Ostatni raz Maryja objawiła się w Japonii. Czy to przypadek, czy znak, że Matka Boża jako miejsce swoich ostatnich objawień wybrała kraj spustoszony przez największą broń wynalezioną do tej pory przez człowieka i użytą właśnie w tym kraju? Może to nie przypadek, może to znak, bo właśnie te objawienia zawierają przepowiednię dotyczącą tak zwanego ognia z nieba. Posłuchajmy tego ciekawego fragmentu, jaki Matka Boża przekazała siostrze zakonnej Agnieszce Katsuko Sasagawie, która od 1973 roku doznawała objawień Maryi w Japonii, w mieście Akita. Maryja powiedziała do siostry Katsuko te oto słowa: powiedziałam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, to różaniec i znak pozostawiony przez mego Syna. Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy. A ty, drogi widzu, jakie masz zdanie na temat objawień maryjnych? Czy uważasz, że to przypadek? Czy jednak jest to możliwe, że może spaść ogień z nieba? Nim to jednak się stanie, jeśli chcesz, to subskrybuj mój kanał i zapraszam cię do oglądania następnych filmów. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.